dwóch mieszkańców przyszło do starostwa powiatowego w Wałbrzychu, nie przedstawili się, zgłosili, że takie coś ma miejsce, dostarczyli również płytę CD, przekazali wstępną lokalizację, gdzie to jest. Po poznaniu się z materiałem na tej płycie podjąłem decyzję, że z pracownikiem zarządzania kryzysowego udamy się na miejsce, aby stwierdzić naocznie, czy to, co jest w tym materiale i ta wiadomość potwierdza się. Zastałem, co Państwo tutaj widzicie. Uruchomiłem stosowne służby, czekam teraz na reakcję. Powiadamiamy za chwilę Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, bo mamy tutaj do czynienia z możliwością skażenia wody. Patrz, jak służby sprawnie działają, powiatu. Karpa w wysokości około 60 metrów. Trudno mi to oceniać, czy to są szczątki ludzkie. Miejmy nadzieję, że nie, chociaż z tych oględzin, które wstępnie są robione, jednak coś jest ze szczątków ludzkich. Poczekajmy, niech odpowiednie służby dokonają weryfikacji tego miejsca.